Tak jak widzicie, tutaj jest pierwsza karta dama, tu król i tu walet. Wybierzcie sobie jedną opcję. Ja z tym czas potasuję też oczywiście w związkach wszystkie relacje. Także pod każdą kartą możesz sobie wziąć inną osobę, tylko się bardzo skup w trakcie mojego właśnie tasowania. Wybrałaś królową mieczy. Skupcie się. Chwileczkę będziemy wyciągać kartę. Zobaczymy, kim jest osoba, która jest zainteresowana naszym człowiekiem, jeżeli jest taka osoba. Zawsze ktoś kimś jest zainteresowany. Czego ta osoba chce od naszego człowieka, tak? Jakie to jest zagrożenie dla naszej tej relacji, znajomości, tak? To takie punkty będą. Także bardzo, bardzo głębokie. Myślę, że karty są gotowe. Także kładziemy tutaj przy damie cytryn. I dla tej pierwszej opcji robimy teraz. I teraz tak. Kim jest ta osoba, która jest zainteresowana naszym człowiekiem? Jeżeli będę potrzebowała, to oczywiście dobiorę. Kim jest osoba, która jest zainteresowana naszym człowiekiem, o którego pytamy? Kim jest ta osoba? Królowa Pentakli. Zaraz powiem. Dla mężczyzn prawdopodobnie kobieta, która jest związana w jakiś sposób materialnie albo rodzinnie z tą osobą. Czego ta osoba chce od naszego człowieka? Czego ona chce, ta osoba, od naszego człowieka? Czy to jest zagrożenie dla waszej relacji? Czy to jest dla waszej relacji zagrożenie jakieś, dla waszej tej znajomości? Powinniście uważać. Co zrobi wasz człowiek w stosunku do tego kogoś, kto się kręci koło niego? Co ten ktoś zrobi, ten wasz człowiek? Co on zrobi w stosunku co do tej osoby, która tutaj nam się pokazuje? No, tu jest dobrze, na waszą korzyść, kochani moi. Teraz tak. Tutaj zobaczcie, jest królowa pentakli. O, tak będę trzymać. Królowa pentakli. To znaczy tak, kim jest ta osoba, która jest zainteresowana waszym człowiekiem? Jak widzicie, tu jest kobieta. Akurat kobieta. To znaczy, większość myślę, że kobiet wybrało tą pierwszą opcję, skoro jest kobieta. Chyba, że preferencje ta ma seksualne inne, albo po prostu ta osoba, która jest zainteresowana, tak, prawda? I teraz tak, to jest, jak ona wygląda, to jest taki fizyczny ideał, ona symbolizuje piękno we wszystkim, co żyje. Kobieta, która ma stabilizację materialną, kobieta, która może mieć rodzinę, może mieć dzieci, tak, może mieć swoją jakąś działalność, firmę, ona jest zainteresowana tym kimś, o kogo pytacie. Jeżeli pytacie o mężczyznę, no to jakaś kobieta tam gdzieś jest. Chyba, że to jego po prostu jakaś partnerka, z którą ma dzieci, jeżeli mają dzieci. Jeżeli pytacie o kobietę, nic tu nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby po prostu taka kobieta była zainteresowana. Nie, jakoś nie mamy na to wpływu, kto się interesuje naszą osobą. Chyba, że to nie chodzi o relacje romantyczne, a ta osoba chce po prostu tak jakby zagarnąć tego waszego człowieka, ponieważ on ma dobry status czy coś, także czy do jakiejś spółki. Także ta osoba jest zainteresowana. Czego ta osoba chce od naszego człowieka? Ona chce zmienić swoje życie. Macie tutaj szóstkę mieczy. Karta, która mówi, że ciągle jest postęp, że cokolwiek mamy w swoim życiu, to potem przychodzi czas na zmiany, tak? To znaczy widzę, że osoba, która się interesuje waszym człowiekiem, nie jest do końca zadowolona w swoim życiu. Już teraz można to sobie powiedzieć. Ona chce zmiany. Chce coś zmienić i dlatego się interesuje, w jaki sposób ten wasz człowiek, o kogo pytacie, pomoże dla niej, dla tej osoby. Czy jest zagrożeniem dla waszej znajomości relacji? Tak, ponieważ jest karta kochankowie, to jest zagrożenie. To jest wybór dla tego waszego człowieka. Czekajcie, tak próbuję jakoś ustawić. Słońce znowu wyszło. Chyba lepiej jak z daleka jest. To jest jakiś wybór, tak?
To znaczy zagrożenie jakieś jest. Musicie brać pod uwagę jako konkurencję tą osobę, ale co zrobi wasza osoba, dlatego mówiłam, że dla was jest dobrze, ponieważ ona będzie się odgradzać od tego kogoś. Widzicie, tutaj jest siódemka buław, to znaczy trzyma tego kogoś na dystans. Pomimo wszystko stara się zwalczyć, czy to pokusę, czy to propozycje ze strony tej osoby, także nie musicie być tutaj, w tej opcji pierwszej, tak? Nie musicie bać się. Ten ktoś, o kogo pytacie, on zwalczy tą pokusę, będzie trzymał na dystans tą osobę. Także tutaj gratuluję, kochani. I przyjdziemy sobie trup do króla. Mężczyzna. To teraz możesz jeszcze się zdecydować w trakcie mojego tasowania, dobrze? No i właśnie, zdrada niejedno ma imię. Potasujemy sobie karty. Moje pytanie będzie, kim jest osoba, która się interesuje waszym człowiekiem, o którego pytacie? Czego ta osoba od waszej osoby chce? Czy jest w ogóle jakimś zagrożeniem dla waszej znajomości, relacji? Tak? Skupcie się teraz, myślcie w tym czasie, gdy ja tasuję o tej osobie głęboko i te pytania zadajcie. Po prostu dla mnie, dla wszechświata. Ok. Dobrze. Wybieramy teraz. Tutaj ta środkowa opcja, druga. Kim jest ta osoba, która się interesuje waszym człowiekiem? Kim ta osoba jest, która się interesuje waszym człowiekiem? Trójka kielichów. Od razu zwróćcie uwagę, że do tej pory w jedynce i w dwójce pojawiają się osoby. Nie pokazuje się jakaś szóstka mieczy, tylko osoby, które na kogoś wskazują. To jest bardzo interesujące. Dobrze się skupiliście. Czego ta osoba chce od waszego człowieka? Czego ona chce? Czego ona chce? I każda tego samego chce. Czy to jest jakieś zagrożenie dla waszej znajomości, dla waszej relacji? Czy to jest jakieś zagrożenie? Skupcie się dalej. Skupiajcie się bardzo. Co zrobi człowiek wasz? Ta osoba, o którą tutaj pytacie, tak? Co ona zrobi? W stosunku do tego kogoś, kto tam się kręci koło niej. Co ona zrobi? Jak ona się zachowa? I teraz tak, kochani. Kim jest ta osoba, która jest zainteresowana waszym człowiekiem? No jakaś osoba, która się wtrąca między was, ponieważ jest trójkąt. Trójka kielichów to zawsze ktoś bardzo zainteresowany, ktoś, kto nosi jakiś dobry czas, jakąś radość, tak? No jest, tutaj jest typową konkurencją, tak? To tutaj musicie się mieć na baczności. Osoba, która naprawdę interesuje się raczej romantycznie, już tutaj tak, tutaj nic zawodowego mi się nie pokazuje, jakaś zawodowa konkurencja. To są raczej romantyczne, przyjacielskie, romantyczne takie potrzeby tej osoby. Czy będziemy mówili z jakiego znaku zodiaku? Myślę, że nie, żeby nie wprowadzać w błąd. Tutaj oczywiście widzicie kielichy, to jest rak, skorpion, ryby. Ale nie, to chodzi, tutaj ja czuję, że chodzi o osobę po prostu, która się interesuje dosłownie, tak? Wejść w romans, w relacje, się zbliżyć, tak? Ona się interesuje. Płeć nie ma też znaczenia tutaj. Czego ta osoba chce od waszego człowieka? Żeby ten człowiek wasz w czymś dla niej pomógł. Ona się czuje jakaś przytłoczona przez życie. Nie jest do końca zadowolona ze swojego życia. Jest jej ciężko. Także może czuje się samotna, nikt jej w czymś tam nie pomaga, nie ma zrozumienia, tak? Widzimy tutaj dziesiątkę buław. Sama targa te swoje życie. To znaczy ona jest w sposób zainteresowana, żeby się zbliżyć, widzę, albo jako przyjaźń, albo coś romantycznego. To na pewno tutaj. Czy to jest zagrożenie dla waszej znajomości, dla waszej relacji? Tutaj macie rycerza mieczy. Rycerz mieczy pokazuje no, osobę bojową, odważną, tak? Jest to zagrożenie, ponieważ zawziętość tutaj jest i bojowość, także ta osoba może w jakiś sposób robić plotki, rozsiewać coś, żeby no, osiągnąć swój cel. To jest zagrożenie. To jest. I teraz tak, co ta osoba zrobi w stosunku do tej osoby, która się kręci ku niego? No tutaj może wejść z tą osobą w relacje bliższe, ponieważ jest dziesiątka kielichów. Może się zbliżyć, może się zaprzyjaźnić, może
pozwolić do siebie podejść. Także tutaj jest zagrożenie, także jeżeli czujecie teraz w trakcie tego czytania, co ja mówię, to bardzo silnie, to jest dla was. Jeżeli nie czujecie tego, to nie przypisujcie niczego sobie na siłę. Pamiętajcie, że to jest ogólne, tak? Dla tych, co muszą to usłyszeć, to powinni wiedzieć, że ta osoba jest zagrożeniem tutaj, że może napsuć między wami, tak? No tak wyszło. Sorry. I ostatnia opcja. Tutaj przyłożymy sobie cytryn na koniec. Kim jest ta osoba, która jest zainteresowana waszym człowiekiem? Kim ona jest? Bardzo proszę, niech mnie ręce pokieruje dobrze, żeby dać wam dobrą odpowiedź. Cały czas są osoby. Bardzo interesujące dzisiaj to jest. Czego ta osoba chce od waszego człowieka? Czego ona chce? Czego chce? Czy to jest zagrożenie dla waszej znajomości, dla waszej relacji? Czy to jest jakieś zagrożenie? Co mi tu się pokazuje? Co zrobi ten wasz człowiek w stosunku do tej osoby, która się koło niego kręci? Co on, ona zrobi? Jak się zachowa? No. W jedynce, powiem wam, było najlepiej. Tutaj wygląda tak. Tutaj macie króla mieczy. Kim jest ta osoba, która jest zainteresowana waszym człowiekiem? Tutaj jest ktoś, kto ma nieograniczoną władzę. Osoba bardzo inteligentna. O Boże, gdzie ja wam to pokazuję? Za króla schowałam. Która jest bardzo inteligentna, która jest raczej chłodna w okazywaniu uczuć. Ciężko po jej twarzy poznać, co ona tak naprawdę w tym momencie czuje. Często ma, może mieć taką twarz bez emocji. No, tutaj nam się pokazuje mężczyzna, ale wiadomo, jak to jest, że może to być po prostu każda osoba ma pierwiastek męski i żeński. Także może to być mężczyzna, rzecz jasna, ale też kobieta z takim silnym pierwiastkiem, która jakieś cechy ma mężczyzny, tak? Szczególnie, że tutaj jest król mieczy, to raczej taka chłodna, prawdopodobnie po jakimś tam rozstaniu, wdowa rozwiedziona, jest taka osoba. Możemy więcej tych pierwiastków mieć męskich, nawet kobieta. Czego ona chce od waszego człowieka? No tutaj macie króla buław, to znaczy osoba, która w tym momencie jest samotna, a król buław wiadomo, co wnosi, ponieważ to są buławy, ogień, tak? Chemię między ludźmi, pożądanie i działanie, to znaczy, no chce. Wiadomo, widać, że no żeby coś tam w życiu się zaczęło dziać u tej osoby, tak, a nic się nie dzieje. Czy to jest zagrożenie dla waszej relacji? Po części trochę tak, dla osób, które niedobry mają kontakt z tą osobą. Ponieważ tutaj jest szóstka mieczy, każdy w swoim życiu przychodzi taki czas, kiedy, no, kiedy odchodzi z jakiegoś miejsca, od jakiejś samotności, ciągłość jest tutaj we wszechświecie. Dla osób, które są oddalone, czekajcie, tak powiem, żebyście dobrze zrozumieli. Pytacie o kogoś. Czym bardziej jest między wami chłodno, to tym bardziej jest większe zagrożenie, że ta osoba się dostanie do tej osoby. Zrozumieliście to, mam nadzieję, dobrze powiedziałam. To znaczy, jeżeli wy jesteście blisko siebie, to nie jest duże zagrożenie. To znaczy, ta osoba i tak w jakiś sposób ona się pojawi, ale nie jest dużym zagrożeniem. Jeżeli między wami jest źle, to jest większym zagrożeniem. Tak w szóstce mieczy jest. I teraz tak, co zrobi ten wasz człowiek w stosunku co do tej osoby, ta, która się koło niego, koło niej kręci? Tutaj macie dziewiątkę kielichów. To jest no, brak umiaru, radość. Może coś zrobić takiego, co wam się nie do końca spodoba. Widzicie tutaj przy tych kartach. Może być tak, że no, wyjdzie na drinka, czy gdzieś tam się spotka, pogada sobie. Widzicie, tutaj akurat jest kawiarenka w tej karcie. W innych to jest pub, restauracja, różne miejsca. No przeważnie tam, gdzie jest jedzenie, picie, gdzie ludzie się śmieją, muzyka jest. Dlatego tutaj ta osoba może, ale przy tej karcie mnie powiedziała, że ona coś zrobi głupiego. Raczej może spotkać się z tą osobą, ale co by było dalej? Ta karta nie sugeruje, że nie wiem, gdzieś tam idziemy w odosobnione miejsce i coś robimy. Nie. Ona pokazuje tylko, że fajny czas spędzamy, się śmiejemy. No nie każdemu to przypadnie do gustu, dla osób zaborczych, zazdrosnych na pewno nie. Ale mówię, to w zależności jak między wami jest. Czym między wami jest gorzej, to tym większe jest zagrożenie. Jak jest dobrze
i nie jesteście za bardzo zazdrośni, to ja bym nie powiedziała, że to jest zagrożenie jakieś wielkie. No nie? Dla osób zazdrosnych wszystko jest zagrożeniem. Tak? Nawet jak ktoś na kogoś się spojrzy na ulicy, ale no tutaj jest, w jedynce było najlepiej, w trójce średnio, w dwójce najmniej fajnie, także tam jest zagrożenie. Także kochani, trzymajcie się bardzo serdecznie.